czyściec. W istotę zagadnienia wprowadza nas wypowiedź księdza Marcina Ziółkowskiego, zaczerpnięta z jego dzieła pod tytułem Eschatologia, czyli dzieła poświęconego rzeczom ostatecznym. Kościół katolicki naucza, że te dusze, które w chwili rozłączenia z ciałem nie posiadają na sobie żadnych grzechów lub kar za grzechy, natychmiast dostają się do nieba. Te zaś, na których ciąży przynajmniej jeden grzech śmiertelny, natychmiast po rozłączeniu z ciałami idą na wieczne męki do piekła. Dusze natomiast, które w momencie odłączenia się od ciał swoich mają jeszcze jakieś lekkie braki moralne, dostają się do czyśćca, gdzie przez cierpienia już nie zasługujące, ale jedynie ekspiacyjne zadośćczynią Bożej sprawiedliwości, dopóty nie wypłacą się aż do ostatniego pieniążka i nie zdobędą piękna duchowego, zdolnego je uczynić uczestnikami wiecznej chwały. Zatem czyściec jest miejscem oczyszczania dusz przed wprowadzeniem ich do nieba. Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wyznawcy są święci, że istnieją ludzie, którzy w chwili śmierci mają co prawda łaskę uświęcającą, będącą koniecznym warunkiem zbawienia, ale obciążeni są niedoskonałościami, winą oraz karą doczesną za grzechy, nieodpokutowaną jeszcze lub niedopuszczoną w drodze odpustów. Takie dusze nie zasługują na wieczne potępienie w piekle, ale też nie zasługują na niebo. Idą więc do miejsca zwanego czyśćcem. Mówiąc definitywnie, czyściec jest stanem i miejscem, w którym dusze sprawiedliwych przez cierpienia wypłacają się boskiej sprawiedliwości za grzechy powszednie i kary doczesne nieodpokutowane w życiu doczesnym na ziemi. Do czyśćca więc dostają się dusze tych, którzy umierają w grzechach powszednich lub mają jeszcze do odpokutowania kary doczesne albo też posiadają złe skłonności. Ponieważ ludzi świętych na świecie jest niewielu, można wnioskować stąd, że czyściec nie jest miejscem święcącymi pustkami. Nauka o czyściu przedstawia logiczną konsekwencję dogmatu o nieśmiertelności duszy. Skoro dusza stanowi istotę samoistną i nie ginie w chwili śmierci ciała, musi gdzieś przebywać, jeśli nie w piekle i nie w niebie, to przynajmniej w miejscu pośrednim. W takim układzie rzeczy powstanie idea czyśćca była nieunikniona. Bez niej w katolickiej dogmatyce dotyczącej zmarłych występowałaby niepokojąca luka. Czyśćcowa idea wypełnia teoretycznie tę lukę, nie zmienia tylko stanu rzeczywistego, ponieważ Pan Bóg nadal utrzymuje w mocy zasadę odpowiedzialności człowieka z okresu życia doczesnego i nie stwarza drugiej szansy zbawienia w życiu na przykład pośmiertnym, o czym przekonuje nas Pismo Święte, będące Bożym drogowskazem. Ogień czyśćcowy. Kościół naucza, że czyściec jest miejscem oczyszczenia dusz. W jaki sposób dusze odpokutowują tam dawne kary i oczyszczają się ze zmazy grzechu? Zagadnienie bardzo istotne. Wielu dobrych i praktykujących chrześcijan liczy na tę okoliczność w sposób szczery i poważny, uważając ją za jedyną szansę zbawienia. Otóż w myśl nauki katolickiej dusze czyśćcowe ponoszą odpoczyszczające cierpienia polegające na karze opóźnienia oglądania Boga i karze zmysłów. Kara opóźnienia oglądania Boga, pisze ksiądz Ziółkowski, nie sprawia duszom w czyściu tak wielkiego bólu, jakiego doznają dusze potępione w piekle z powodu pozbawienia oglądania Boga. Są pewne, że skończą się ich cierpienia i zostaną dopuszczone do oglądania Boga.
Gorzej jest natomiast z karą zmysłów, bo narzędziem jest i rzeczywisty ogień, niczym właściwie poza czasem trwania, nie różniący się od ognia piekielnego. Oprócz kary opóźnienia oglądania Boga, dusze czyśćcowe ponoszą nadto karę zmysłów. Kościół łaciński uznaje w czyściu istnienie rzeczywistego ognia, który jest narzędziem kary zmysłów. Kary czyśćcowe są niewątpliwie ciężkie i dotkliwe. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że kary czyśćcowe przewyższają swoją intensywnością wszelkie cierpienia, jakie nawiedzają człowieka w życiu śmiertelnym. O wielkości tych kar czytamy w znanym katechizmie katolickim. Zmazy, które w chwili śmierci są na duszy, muszą ogniem czyśćcowym być zgładzone. Święty Grzegorz Nys. Jak złoto oczyszczonym być musi w ogniu, zanim zajaśnieje właściwym sobie blaskiem, tak i dusza oczyścić się musi doskonale w czyściu, zanim zajaśnieje blaskiem glorii niebiańskiej. W życiu przyszłym przechodzimy powtórnie chrzest przez ogień, a chrzest to długi i uciążliwy i niszczący człowieku jak trawę wszelką naleciałość ziemską. Święty rzekł nas, męki czyśćca są większe niż najstraszniejsze męki męczenników. Święty Augustyn, najmniejsze kary w czyściu są większe od największych cierpień ziemi. Wszystkie męki, jakie świat może wymyśleć, są balsamem w porównaniu do najmniejszej męki czyśćcowej. Święty ziemski ogień jest w porównaniu z czyśćcowym rozkosznym ogrodem. Dusze przebywające w tym straszliwym miejscu kaźni, aż się zupełnie oczyszczą, dusze przebywają w tym straszliwym miejscu kaźni, aż się zupełnie oczyszczą i staną się zdolne wejść do nieba. A okres ten wcale nie jest krótki. Kościół modli się, czytamy w eschatologii, również za tych, którzy już dawno umarli. Z tej praktyki Kościoła wynika, że pobyt dusz w czyściu może wynosić bardzo długi okres czasu. Zależy to oczywiście od ilości skaz moralnych obciążających duszę. Dla przykładu warto przytoczyć ciekawe obliczenia pewnego teologa. Jak długo przebywają dusze w czyściu? Jak długo będziesz tam cierpiał? Dajmy za każdy grzech powszedni jeden dzień pobytu w czyściu i przypuśćmy, że w ciągu dnia popełnia się około 30 takich grzechów. Wówczas za każdy dzień życia czeka cię 30 dni pobytu w czyściu, za każdy rok 30 lat, a 50 lat 1500 lat, w wieku 60 lat 1800 lat. Dodaj do grzechów powszednich kilka grzechów śmiertelnych, rozgrzeszonych, co prawda, lecz nie odpokutowanych. Ileż stuleci w czyściu? Nie przedstawia to pocieszającej perspektywy. Kościół przyznaje, że jak długo trwa pobyt dusz w czyściu, nie wiemy. Przewiduje się, że czyściec będzie istniał tylko do chwili sądu ostatecznego. Dlatego tym, którzy umrą na krótko przed końcem świata, Bóg zmuszony będzie zwiększyć intensywność kary czyściowej. O ile cierpienia dusz czyśćców w ogóle wzbudzają trwogę i współczucie, o tyle te ostatnie wstrząsają swą surowością i okrucieństwem. Tak mniej więcej przedstawia się katolicki program oczyszczania dusz ze zmazy grzechu. Zapytajmy, co sądzi o tym Pismo Święte, najwyższe kryterium prawdy. Biblijne oczyszczenie od grzechu. Aby móc udzielić właściwej odpowiedzi, musimy zastanowić się nad kwestią następującą. Kościół niedwuznacznie głosi zasadę oczyszczania duszy z grzechu przez ogień. Jaki stąd wypływa wniosek? Ten mianowicie, że jeśli ogień lub jakiekolwiek inne czynniki posiadają moc oczyszczania z przewiny grzechowej, śmierć Chrystusa była daremna.
Tym prostym sposobem katolicka nauka o czyszczeniu przez ogień obniżyła wartość ofiary krzyża. Ofiara ta nie była potrzebna. Wystarczyło wezwać ludzkość do prowadzenia życia zasługującego na czyściec, a wówczas ludzie sami odpokutowaliby za swoje grzechy. Wedle takiego planu zbawienia Chrystus nie potrzebowałby cierpieć. Pismo Święte stoi na stanowisku odmiennym. Ponieważ nie można było ludzkości zbawić znikomymi dobrami, srebrem czy złotem, lub czymkolwiek innym, w tym także płomieniem ognia, Pan Bóg zmuszony był dokonać odkupienia świata przez ofiarę swego Syna. Dlatego prawo oczyszczania z grzechów posiada jedynie Bóg na mocy krwi Chrystusowej, co staje się udziałem człowieka, gdy wyznaje przed nim swe grzechy i odwraca się od nich. Jeżeli zaś wyznajemy swoje grzechy, On wierny jest i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści z wszelkiej nieprawości. A przyjdzie, mówi Pan, choćby były grzechy, przyjdźcie, mówi Pan, choćby były grzechy wasze jako szkarłat, jak śnieg wybieleją, i choćby były czerwone jak karmazyn, będą białe jak wełna. Czynnikiem oczyszczającym jest wyłącznie drogocenna krew Chrystusa. A krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. O zbawionych, którzy przyszli z wielkiej udręki prześladowań, powiedziane jest: obmyli swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Nie czytamy w natchnionym słowie, żeby ogień posiadał kiedykolwiek właściwości oczyszczające dusze z grzechów. Czyż przypisywanie rzeczywistemu ogniowi tej cechy nie jest absurdem? Owszem, Pismo Święte wspomina o oczyszczeniu przez ogień fizyczny, lecz nie duszy, ale ziemi, i to przy końcu świata, gdy żywioły od żaru stopnieją i nie ostoi się ziemia ani dzieła jej, podobnie jak uległy zagładzie miasta Sodomy i Gomory. Ogień ten nie będzie miał charakteru ekspiacji, lecz doraźnej kary za grzech, którą jest śmierć. Pismo Święte wspomina także o ogniu w znaczeniu przenośnym, jako tym, który przychodzi ku doświadczeniu, czyli ogniu doświadczeń. Umiłowani, nie dziwcie się pożądze, która spada na was, ale doświadczenia, jak gdyby coś niezwykłego was spotkało. Ale będąc uczestnikami cierpień Chrystusa, radujcie się, abyście i wtedy, gdy objawi się chwała Jego, radowali się z weselem. Doświadczenie przedstawia wybitne znaczenie wychowawcze w formowaniu chrześcijańskiego charakteru dla zbawiennego doskonalenia go na podobieństwo złota, które także w ogniu próbowane bywa, o czym wspomina apostoł Jakub. Poczytujcie to sobie za samą radość, bracia moi, gdy różne doświadczenia na was spadają. Wiecie przecież, że z tego, co wiarę waszą na próbę wystawia, rodzi się wytrwałość, a wytrwałymi macie się stać w pełnej mierze, aby być mężami doskonałymi i nienagannymi, którzy w niczym nie uchybiają. Jeśli więc ogień ma odegrać jakąś rolę w usuwaniu moralnych skaz duszy i tworzeniu nadprzyrodzonego piękna duchowego, to wyłącznie ogień doświadczeń, a nie pośmiertne cierpienia czyśćcowe, zupełnie obce soteriologicznej dotyczącej zbawienia myśli Pisma Świętego. Istnienie czyśćca. Istnienie czyśćca jest, jak wiadomo, jednym z artykułów wiary katolickiej. W życiu pozagrobowym, pisze ksiądz Ziółkowski, istnieje przejściowy stan, w którym dusze przez ponoszenie ekspiacyjnych cierpień oczyszczają się. Ta prawda jest artykułem wiary. Kościół katolicki przedkłada ją ludziom do wierzenia.
Ponieważ w Biblii pojęcie czyśćca nie występuje, interesujący jest sposób, w jaki Kościół uzasadnia ten osobliwy dogmat. Chociaż z punktu widzenia ofiary krzyża proponowany system ekspiacji jest absurdem, Kościół ośmiela odwoływać się do Pisma Świętego w celu udowodnienia swej teorii, powołując się zwłaszcza na dwa teksty. Pierwszy z nich to słowa Chrystusa. Każdy grzech, każde bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, lecz bluźnierstwo przeciwko Duchowi odpuszczone nie będzie. Jeżeli kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli je kto wyrzecze przeciwko Duchowi Świętemu, nie znajdzie odpuszczenia ani w tym, ani w przyszłym wieku. Drugi to słowa apostoła Pawła. Niech każdy baczy na to, jak buduje. Otóż jakość pracy każdego wyjdzie na jaw. Dzień Pański to ujawni, albowiem zjawi się w łunie ognia, a w ogniu tym wypróbowana zostanie wartość pracy każdego. Jeżeli czyjaś budowla się ostoi, otrzyma nagrodę, a czyje dzieło spłonie, ten utraci nagrodę, sam jednak zbawiony będzie, będzie to jednak tak, jak gdyby przeszedł przez ogień. Z pierwszego tekstu, wskazującego na to, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym wieku, wynikać ma, że w przyszłym życiu są odpuszczone pewne grzechy, pisze ksiądz Ziółkowski. Na pewno nie są odpuszczone w niebie, gdyż tam nikt z błogosławionych nie posiada na sobie najmniejszej skazy moralnej. Nie ma odpuszczenia grzechów również i w piekle. Musi więc być jakieś trzecie miejsce w życiu pozagrobowym, gdzie Bóg odpuszcza grzechy. Tym miejscem jest czyściec, konkluduje teolog. Drugi tekst natomiast miałby wskazywać, że apostoł Paweł, mówiąc o ogniu, miał na myśli czyściec budowniczy, którego dzieło spłonęło. Wprawdzie będzie zbawiony, zanim jednak osiągnie wieczną szczęśliwość, musi przedtem przejść przez ogień i w ten sposób ponieść karę za to, że w pracy szedł nieraz za zasadami mądrości tego świata. Wyjaśnienie. Nawiązując do wypowiedzi Chrystusa, należy stwierdzić, że interesujące nas zdanie nie brzmi ani w tym, ani w przyszłym życiu, co mogłoby sugerować istnienie jakiegoś życia pozagrobowego, lecz ani w tym, ani w przyszłym wieku, wskazując na wiek obecny, czyli świat doczesny, oraz wiek przyszły, to jest świat, który nastanie wieczny, nowy. Bóg stworzył ziemię na wiekuiste i szczęśliwe mieszkanie. Przez grzech ziemia uległa zanieczyszczeniu i zepsuciu. W tym stanie nie może się stać wieczną ojczyzną zbawionych. Dlatego przy końcu historii świata zostanie oczyszczona z grzechów i grzeszników za pośrednictwem ognia Gehenny i odnowiona na podobieństwo pierwotnego piękna i doskonałości. Nastanie wówczas nowa era, nowy nieprzemijający wiek na nowej, wspaniałej i bezgrzesznej ziemi. Opiewali tę ziemię w swych natchnionych pieśniach i proroczych wizjach mężowie Boży wszystkich czasów. Prawda ta nie była obca apostołom. Dość wspomnieć wypowiedź apostoła Piotra. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej i wówczas niebiosa z wielkim szumem przeminą, żywioły od razu stopnieją i nie ostoi się ziemia ani dzieła jej. Otóż my, opierając się na obietnicy Jego, oczekujemy nowych niebios i ziemi nowej, w której sprawiedliwość zamieszka. Prawdę o odnowieniu świata uznaje także Kościół katolicki, co może nie jest znane ogółowi wiernych. Tym chętnie cytujemy. Koniec świata, pisze Ziółkowski, to tylko kres starej postaci ziemi.
przemija postać tego świata, mówi święty Paweł. Wszystko, co istnieje na ziemi, przeminie i zostanie zniszczone przez pożogę kosmiczną, jednak ziemia nie ulegnie unicestwieniu. Pożar kosmiczny oczyści ją ze skażenia, tak jak ogień oczyszcza metale. Po tym pożarze kosmicznym nastąpi palingeneza Ziemi, z powszechnego chaosu żywiołów wyłoni się znowu odrodzona Ziemia jako nowe arcydzieło wszechmocy i mądrości Bożej. Otóż Chrystus, mówiąc o przyszłym wieku, miał na myśli ten właśnie nowy i odrodzony świat. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie zostaną odpuszczone ani teraz, ani potem. Oznacza to, że nie zostaną odpuszczone nigdy. Z wypowiedzi Jezusa nie możemy wnioskować o życiu pozagrobowym, o istnieniu czyśćca i możliwości odpuszczania tam grzechów. Tekst pierwszy nie potwierdza katolickiego dogmatu. Podobnie nie potwierdza go wypowiedź apostoła Pawła, który przecież nie naucza, że budowniczowie uczestniczący w budowie Królestwa Bożego, których dzieło spłonie, będą zbawieni przez ogień. Czyli jak mówi ksiądz Ziółkowski, muszą przedtem przejść przez ogień i w ten sposób ponieść karę. Lecz tak, jak gdyby przeszli przez ogień, czyli jakby raczej uszli z ognia. Apostoł zawarł w swym oświadczeniu głęboką prawdę. Dzień ostateczny wykaże moralną wartość pracy wszystkich, którzy brali udział w budowaniu Kościoła. Ogień, którego Bóg użyje jako narzędzia do odnowienia świata, wypróbuje robotę każdego. Dzieł solidnych, a więc takich, które są ze złota, srebra lub drogich kamieni, ogień nie zniszczy. Ci zaś, którzy te prace wykonywali, otrzymają w dniu sądu nagrodę, wieczną szczęśliwość. To zaś, co było budowane z lichego materiału, a więc drzewa, siana lub słomy, ogień strawi i obróci w popiół. Budowniczy wprawdzie będzie zbawiony, lecz z trudem ujdzie losu, jak i dotknie jego dzieła. Będzie jak głownia wyrwana z ognia.